Cmentarz żydowski w Częstochowie to miejsce szczególnej pamięci, tolerancji i żywej lekcji historii. To ostatnia namacalna część spuścizny kulturowej Żydów częstochowian. Według historyków na tym kierkucie spoczywa ponad 100 tysięcy osób. Cmentarz żydowski w Częstochowie jest zabytkiem, jest jednym z większych cmentarzy żydowskich, a te mogiły odrestaurowywane miały takie szczęście, że są mogiłami wojennymi, na które państwo zwróciło swoją uwagę, ale i też prywatne osoby, które starają się, prywatne fundacje, które starają się podtrzymać pamięć i tutaj w każdym roku, tak jak Alon Goldman ze Stowarzyszeniem Żydów Częstochowian w Izraelu, TSK Żyd Częstochowski i inne fundacje, Fundacja Macewa, Fundacja Chrześcijańska Adullam, wszyscy mają jeden cel, zachować od zapomnienia to magiczne miejsce. Ten cmentarz przez wiele lat zapomniany, dzisiaj powoli jest odsłaniany. Ze sprawą m.in. pracy młodzieży częstochowskich szkół, a ostatnio także grupy studentów ze Stanów Zjednoczonych. Ja w tym roku byłam z młodzieżą tutaj na cmentarzu i każdy z nich powiedział, że był tutaj po raz pierwszy i w ogóle nie wiedział o istnieniu takiego miejsca. Oprócz tego, że brali udział tutaj uczniowie w pracach, to otrzymali też taką informację historyczną, mieli takie wprowadzenie historyczne i całą informację o historii tego miejsca. Dzisiaj należy im to przynosić gałęzi, bo przez chyba miesiąc albo prawie dwa teraz, że były ekipy tutaj, żeby wycinać leżących drzewa i też te szachy, jak to widoczne. I teraz, to znaczy zadanie tych wolontariuszy tylko i wyłącznie jest przynoszenie gałęzi tam, żeby prowadzić przez rębak. Dzięki takim pracom wyłaniają się kolejne macewy i pojawia się możliwość odrestaurowania zniszczonych nagrobków. I właśnie 14 czerwca w obecności przedstawiciela ambasady Izraela w Polsce, władz samorządowych województwa i miasta, rodzin spoczywających tu osób, przedstawicieli Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów oraz młodzieży szkolnej uroczyście odsłonięto 3 odrestaurowane masowe mogiły częstochowskiej inteligencji żydowskiej, zamordowanej przez niemieckich okupantów 20 marca 1943 roku. Nagłobki już były nieczytalne, czas przeszedł i doszedł czas odnowić ich. To tak my robimy. I będą mieli nowe nagłobki na jeszcze 100-200 lat na pamięć tych Żydów, że zginęły tu, były zamordowane przez Niemców na tym cmentarzu. Cmentarz żydowski jest ważnym miejscem, które powinien być odwiedzany, który powinien być zadbany. Miejsce, które świadczy o tym, iż żydowscy obywatele naszego miasta swego czasu bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym, kulturalnym Częstochowy odgrywali. Sprzątanie, a także odnawianie nagrobków to dopiero początek wielkiej drogi, aby ten Kierkut odzyskał należną pamięć. To jest moja praca, ciężka praca, razem ze studentami tu, ze szkołami z Częstochowy, ale jeszcze nikt nie wziął odpowiedzialności na ten cmentarz. Cóż, gmina żydowska w Katowicach stara się o odzyskanie tego cmentarza, o przejęcie tego cmentarza, ale trudno mi powiedzieć, na jakim etapie są. I ja sam nie będę mógł wykonać czyszczenie na cały cmentarz. To jest praca, jest dużo pracy, robimy i pokazujemy się z tym, że jak jest dobra wola, jest chęć, to można wykonać dużą pracę.